wszystkie owady zapylające są nam potrzebne. Od najmniejszych, takich jak tutaj, takie maleńkie chodzą po środku, po te największe. Nie patrzmy na to, że to są muchy. One też są po coś stworzone. Popatrzcie się, jakie piękne, takie z włosami, z kolcami, kolorowe. I popatrzcie na tą i na naszą piękną pszczołę miodną, czyli Apis mellifera. Na klecankę zobaczmy, jaka ona jest zbudowana, jak dzielnie tutaj pobiera nektar. A zobaczmy jeszcze na te owady. I wiecie, że to są wszystko owady, które się przyczyniają do zapylania tych roślin, zbierają w tym momencie nektar. Piękny widok, prawda? Każdy inny i każdy bardzo potrzebny. Więc kochani, siejmy i sadźmy rośliny miodo- i pyłkodajne, a najlepiej takie, z których możemy jeszcze czerpać później owoce, takie pyszne, soczyste. Do zobaczenia.